Jak to całe życie usięcia na Słomiance sypiał? Idą kamer księć pana na Słomiance? Materace, uchowe kundry, śmiało. Do trzepania. Nie, lokal odpowiedzialny. Cisza, górskie powietrze, ciuć za przewiewny. I dlatego od pierwszego wymawiam gospodarzowi. I kto wie, czy komisji budowlanej nie sprowadzę? Po co to za porządki do wielki anielki, żeby lokator z odmrożonymi odciskami z łóżka wstawał? Mnie tam najwięcej brak łazienki. Nie potrafię wstać bez orzeźwiającej kąpieli. To skocz do Wisły. A w ogólności przestań barłożyć, tylko pościel łóżko. Bo tylko patrzeć, jak pan dozorca przez miotło pokomorne, a szkoda tylu... Pomyśleć. Czy tak niedawno w pałacu spał? Słuchaj, no ty wiesz, że ja na czczo jestem trochę nerwowy i mogę ci krzywdę zrobić. Przestań gadać o tym, co było i pomyśl lepiej o śniadaniu. Obwarzanki, świeże obwarzanki! Obwarzanki! Serwus! Dzień dobry panom, jak się spało? Dziękuję, nieźle. Tylko zapomniałam zamknąć lufcika i trochę wiało. Niech pan siada, ale ja... Dziękuję. A co, dziś nic nie utarguje? Owszem, owszem, dla mnie proszę 4 sztuki. Proszę bardzo, proszę bardzo. Zaraz, żadno owszem. Ty tłumacz. Za 35 obwarzanków już jesteśmy winni. No nic nie szkodzi, jak pan zarobi, to pan odda. Grunt, żeby miała obrót w interesie. Proszę, proszę. Nie, nie. No wyluchno. Ślad nie trafi jak... No panie, to już niech pan weźmie, bo się obraca. Nie no, jak panna Jadzia ma się obrażać, to już lepiej wtroimy, nie? Chociaż głodny, to ja wcale nie jestem. Wczoraj dopiero jadłem na śniadanie, onegdaj się obiad. Jasiu, Janek, popatrz, budują tam. Wiesz co, pójdę się zapytać, może dadzą jakąś robotę. Dobra. Poczekajcie, dobra? Pogotowie, pogotowie! Proszę przynieść szklankę wody i może się znajdzie parę kropel wody. Przepraszam, szklankę wódki i parę kropel wody. Już się pan dobrze czuje, co? Nic się panu nie stało, panie Peluszu? Nie, mnie się tam nic nie stało. Tylko świąteczny smoking mam zupełnie wykończony, no. Kto mnie za niego zapłaci? Właściciel dorożki. Jakby panu był potrzebny, niech pan się do mnie zgłosi. Dziękuję bardzo, panu dziękuję. O, tu jest mój adres. Dziękuję. O, tu, proszę. Nie, nie, no bo faktycznie taki sałacia za kadar szarpany powinien uważać. A nie winien, panie władzy. Wszystko bez te 13. No nie gadać, prawo jazdy. Niech ja skonam, niech mi na dłuższy ślak traci, więcej nią nie pojadę. Same karalne mandaty. Same wypadki. Pasy wodni zjeżdżają jak od morowego powietrza.
żeby tu szanownego pana nawet padła krew zalała. Więc i trzynastko na miasto nie wyjadę. A kto będzie jeździł? To co mam zrobić? Ceruśkę na ogień porąbać? Koncesję na to ten numer na cały rok wykupiłem i ktoś musi jeździć. Jedźcie pan sam, mam tego dosyć. Czego? My tu właśnie w sprawie tego wypadku. Malutka dziurka faktycznie była, no i... Spodnie były zupełnie tam, o, a marynarka jak wygląda. Rzeczywiście, tylko wieszak i guziki zostali, a reszta szmel. To czego się pchasz po dorożkę? Nie możesz uważać! Pańskie dorożki powinny uważać, a nie rozbijać się. A pańka tu czego? Jego przejechało. Pańka tu nie ma głosu. Właśnie, że ma głos. Jadzia wyszczególniaj. Pan musi zapłacić odszkodowanie. Co? Na siłę idziecie? Cholerny dzień. Jeden rzuca robotę, a drugi przychodzi za odszkodowanie. To może pan mu da tą robotę? Co? Pracy chcesz? A umiesz się obchodzić z kuniem? Ja? Ja, żeby tak rzeczywiście, absolutnie, to faktycznie... Panie dyrektorze, on się urodził na koniu, jego ojciec był jockey i matka też. A powozić umie? O, świetnie, 6 dzikich koni utrzyma. Chyba, że na karuzeli. Cicho, teraz ja mówię. Panie dyrektorze, lepszego stan Greta pan ze świecą nie znajdzie. Widzę, że pańka dobrze chodzi koło jego interesów. To narzeczony, co? Ja tylko jestem jej klient, ale taki z sympatią. No dobra, przyjmę się na dorożkarza. Będziesz u mnie na trzynastce jeździł. Tylko musisz ze mną podpisać kontrakt na cały rok. Dlaczego na rok? Mogę na dwa. Nie, na rok wystarczy. Po prawo jazdy to już ci się sam wystaram. A teraz podpiszę. Tu. No, panie Feluś, gotowy. Gotowy? No co, trzymam fason. Sala na zewnętrznym wyglądem. Na dworze księcia pana nie dopuściliby cię nawet do krów. Ty, na twoich hrabiów nicowanych lakierkach nie będę woził. U mnie przede wszystkim zakochane pary. Proszę, państwo pozwoli, a może budę podnieść. Miłość lubi izolację, rozumiesz? Panie Feluś, niech pan już idzie do dorożki, bo gospodarz będzie się gniewał. Pójść do dorożki pójdę, ale jak ja pojadę, to no. Nie, no co jest? No, nie bądź dla mnie zacwany. Pierwszy dzień ze sobą pracujemy i już mi w parafie nawalasz? Koń jesteś czy świnia? Stoi. Te nie gryź. Stoi. O, chodźa, chodźa. Jo, ja, ej, idzie, chodźa. Dorożka. Ech, co za człowiek. Nie chcę, proszę szalonej pani, ale koń nie chcę. Od rana się kłóci. Niedobrany charaktera. No dobrze, już dobrze. Nie, to nic nie gosię. Thank you.
do rozkaz jeszcze czeka? Przecież zapłacone. Czy ja żądam za kurs? Rzut oka uskuteczniam. Jest na co popatrzeć. Bezczelność. Proszę w tej chwili wyjść. Pani starsza Wolnego, nie obrażać komunikacyjnego fachowca. No dalej, dalej, proszę. Samodzielnie wyjdę. Mamo, nie tak gwałtownie. Moja, to teraz serce mi bije. Jechałam do Rożku, a czuję się jak po morskiej podróży. Z pewnością bardziej obchodzi dotknięty honor pana dorożkarza. To okropne, jak ty się demokratyzujesz, jak ty się z każdym spoufalasz. Dorożkarz, nauczyciel muzyki. No ależ mamo, porównanie zupełnie niewłaściwe. Dorożkarz i nauczyciel muzyki. I jednego, i drugiego się płaci. Na flirt z nauczycielem muzyki może sobie pozwolić tylko milionerka albo dziewczyna z plebsu. Pan Nietarskiej, herbu Jastrząb, której ród ma same długi. Wolno myśleć tylko o finansjerów. Jadziu, co tam pitrasisz? Obiad dla starych klientów. Zaczynają pracować, więc trzeba im dogadzać. Książęcy zapach. Czuję smażone mięso. U nas w pałacu zawsze było dla służby smażone mięso. No i co? O, Walteluś! Widzicie, że żyję. No jak poszło? Nie najgorzej. Wszystkiego trzech pasażerów wysypałem na asfalt. Ale ciekawy nasz fach dorożkarski. Na co się człowiek nie napatrzy. Ech, widziałem widoczek odpowiedzialny. Panie Peluciu! Panna Jadziu, a pani tak potrafi? Nie, a po co? Jak to po co? Dla artystycznego zadowolnienia oka. Są dni szare, beznadziejne i złe. Są dni takie, kiedy przemienia świat, opromienia świat, mały kącik marzeń w sercu. Starczy oczy przymknąć tak, jak do snu. Starczy serce cicho przywołać cię tu. I już jesteś przy mnie znów. Słyszę dźwięk twych słów, to ożywa kącik marzeń w sercu. I już nic sobie nie robię z niedobrych dni. Tak mi zacisznie przy tobie, tak dobrze mi. Są godziny melancholii bez dna, są złe noce nieprzespane do dnia. Wtedy mi odmienia świat, opróci kącik marzeń w sercu mętu. To za murzyńska melodia i to ma być lekcja muzyki klasycznej. Nie znoszę tych hałaśliwych bzdur. Ależ mamo, to jest piękny slowpok z układu pana Jerzego. Specjalnie go skomponowałem na cześć panny Krystyny. Nie życzę sobie żadnych kompozycji na cześć mojej córki. Pan jest zbyt słabym kompozytorem, panie, żeby komponować na cześć panny Tarskiej, herbu Jastrząb. Łapka 16, proszę. Jesteśmy na miejscu, proszę szanownego pana. Bez gora. Czary, jak Boga kocham. Kamfora. Ulotnił się, no. Może odwieźć pana dziedzica? Jestem za motoryzacją. Koniny nie używam, tylko taksówka. Mój koń też benzyną karmiony. Proszę. Gdzie odwieźć pana pasażera? Można 15, mieszkanie 15, trzecie piętro, front. Dobra, ale ty mnie, braciszku, nie pryśniesz jak tamte. Łapka, tak. Dobra. Lalka, posuwaj, no, etia. Dobra. Gotowe.
Próba jak kokolik z poduszek, no, już, no. O, przepraszam, już pana szanownego spuszczam ze sznurka. Kozi! Kozi. Ile licznik wybił? Złoty 20. Ja pana prezesa odstawię do samych drzwi, żeby dobra. Wypadku nie było. Proszę, dobra. Proszę. Dęby. Dobra. Zadzwoń. Nie, frajerzyn. Dwa krótki, jeden długi. Aha, dwa krótkie, jeden długi. Krótki, krótki, a teraz długi. Długi. Szanowanie, szanowanie. Czym mogę służyć? Koniak. Służę? Prawda. Dwa krótkie, jeden długi. Dokąd? Wyjazd stąd, to już. Zaraz, nie, ja na dole. Właśnie, nie, grzeczkę, ale panowie, ale nie. No, panie, no nie żart. Na dole był ten bar z przedziałkiem, więc właśnie miał się płacić. Przepraszam pana, dobrodzieja. Ten chłodny się przylepko to. Pana pomył. Ten przedziałkiem. Przepraszam. O, jest, właśnie, o ten, no. Szanowny, pan zostawił portfel w Daruszce. No, portfel. Jaki portfel? O! Ha, ha! Tak, naturalnie. Dziękuję, rzeczywiście. Panie dyrektorze, szanowny. Piłem. Z jakim piłem? No na piwo. Naturalnie. Należy ci się na piwo. Masz. 500 złotych, panie prezesie? To albo fata mrugana, albo pomyłka. To weź połowę. Panie Biały, niech mi pan to rozbije na drobne. Niestety nie mam, ale tam pan rozmienią. Aha, dziękuję. Nie przeszkadzaj. Przepraszam, czy można? Jeszcze czas. Jaki numer? 12, proszę szanownego pana. Chodź, przyjacielu, za uczciwość należy ci się ankierka wódki. Momencik, tylko mi zmień. Zdechajmy się! Nasze kawalerskie. Proszę pana, to ja pójdę, bo jeszcze kto na... Niech cię nie ruszy. Musimy wypić swoją... Trzastko buzi! Buzi! Jezu! Teraz to ja już pójdę po moniaki. Tam rozbity wielcy nie wypłacamy. Jak to nie wypłacamy? Co za granda? Pan został rozbity. Panie, nie denerwuj pan człowieka. Gdzie moja forsa? Leży! Pańska trzynastka wyszła 5 rzędów. Wiesz, bracie, twojej bazie wygrał. Zaraz, co to jest?
albo marzenie, albo lipa z drugiej strony. Widzę, że panu jest niewygodnie. Możemy to zamienić. Co zamienić? No pieniądze. Gotówkę na czek? Na czytomniak się znalazł. Na czek. Panie dziedziczu, to pańska reszta. Guzi! Zaraz, zaraz. Guzi. Guzi i Lulu. I Lulu. Moje uszanowanie. Moje uszanowanie. Do widzenia. Rozbił bank. Krupier myślał, że to zbił grę na trzynastkę. Wykończyć go. Już wyszedł. Słuchajcie, już wyszedł. Nie ten, to jakiś dorożkarz. Już ty. Ręce do góry, policja! A obstawić mi tamte schody. Proszę. Ilujcie mi dobrze, to na górę. Proszę. 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 Pan Feliks Ślepowroński z własnych funduszy. Jako człowiek uczciwy, chociaż bardzo zamożny, płacę długi. Proszę, panno Jadziu. Ja nie. Ciebie godzę do siebie za kramerdynera. Eluś, skąd ty to masz? A co jest? Jak się wyrażasz do jaśnie pana? Skąd nie ja na interes? Niech je pod teściowe muzyko. Tylko już, bo dotknę moralnie i wąs posady. Zaraz proszę Jana, żeby mnie dla pani byli róże, dla koni czysty owies, a dla panów żeber. Pan no Jadziu, siu! Siu, dobry sznapsik nie jest. Jak masz dryk, jak masz my? Siu, dobry jeden, lepsze trzy. Ty jeszcze lepszy? Siu! Jak masz chęć, to się kręć! Siup! Byle tylko z biglem szła! Heta, liźnio! Jeszcze trochę jaćka, ja cię porwam, jaćka! Bądź się! Oj, Beluś, już dawno tak mi dobrze nie było jak dzisiaj. Dlatego, że się panna Jadzia w lepszą sferę dostała. Nie no, naprawdę bawić się można z zamożnego domu. Pewnie. Ja dziś funduję, ja dziś płacę dla wszystkich. Nic mnie nie cieszy, bo ofiarę szalonej miłości się zostałem. Moje kobite, powiadam ci, cud! A spojrzenie ma takie przejmujące, że zimno i gorąco się robi. Dziurę w sercu swoimi nogami mnie uczyniła. Ale cóż, to wyższa sfera, spacerowy kurs. Taka zasała ty nie wyjdzie. Posiadasz finanse. Może zbicie socjalną. Ja? Socjalną sytuację. Poszli. Ha, ha, ha!
To wy tak trendów pilnujecie? To pasanta, łobuzy, bandyci! Dyrektorze Stępa, wolno zdyślem i nie szarpać się. Ja płacę za stracone kursy. Nie, nie, a tak, tak. To wszystko pie. Tak chodźmy, napijemy się. Niech się kramerdyner odwali, bo może dostać w mordę. Rzeczywiście. Nędza mnie zmusiła do tego stanowiska. Książę pan, nikt się nie odgrażał. Tylko od razu kamaszami rzuca. No, siadaj i wtrajamy. Kwiaty posłałeś? Posłałem, posłałem. Co dzień posyłam. I po co? Ja chorego umysłu i nic więcej. Kobieta nawet nie wie od kogo. Kiedy chciałbym się do niej przejść, ale śmiałości nie posiadam. Pana cykoria mnie nie pozwala. Choć cię w ogóle w głowie przewróciło. O wiele mnie ucho nie myli, służba domowa znowu się zapomina. Cicho, kiedy chlebodawca przemawia. Kramerdyner. Przejmujące spojrzenie. Co w tym ładnego? Co ci do głowy przyszło, dziewczyno? Pan Felek o tym mówił. Za często myślisz o panu Felku, moje dziecko. Pan Felek, on nie dla mnie. On teraz widzi pan? Albo w lewo, albo w prawo. Tak dłużej być nie może. Na mojej dorożce te forse zarobiłeś. Pan zarobił. Ja? Ja tylko dokładam, a nie zarabiam. Nie ty zarobiłeś, ale pan zarobił. Aha. No to jeżeli pan nie da mi połowy wygranej, to ja pana nie zwolnię z kontraktu. No, daj go, jazda na kozioł. Za każdą godzinę mnie zapłacisz. Nie zapłacisz, ale pan zapłaci. Personel, proszę o liberię. W tej chwili służę jaśnie panu. Jak pan widzi, jaśnie pan bardzo lubi dorożkarski fach. Po co mamy płacić za zerwanie kontraktu, kiedy możemy sobie jeszcze ten roczek pojeździć? Co to ma znaczyć? Więc tak wygląda ta lekcja muzyki. Od dziś może pan uważać lekcję za skończone. Ależ mamo, pan Jerzy... My się kochamy, proszę pani. Do takiego? Pan ośmiela się kochać w tarskiej hergu jastrząb?
proszę w tej chwili wyjść. Właśnie, że nie wyjdzie. Co? A ja ci powiadam, że wyjdzie. Nie wyjdzie! Ja wyjdę, ale za mąż za niego. To lepiej ja pójdę. Nie trzeba jej denerwować. Dziewczyno, chcesz nas zgubić? Od ciebie zależy przyszłość naszego rodu. Ale ja go kocham, mamo. To nic. Ja także kochałam, a mimo to wyszłam za twojego ojca. Znów przynieśli kwiaty, proszę. Ach, proszę. Zagadkowa historia. Już piąty raz. Kto to może przysyłać ci te kwiaty? Pojęcia nie mam, co za idiota. A zaraz idiota. Jak można tak mówić o nieznajomym? A może to jakiś milioner, który się zakochał w tobie? Feliks Ślepowroński, łeb koński w herbie. To musi być jakaś bardzo dobra rodzina. Jedziemy na Moranów. Nie widzisz pan, że jestem zajęty? Jak to zajęty? Dorożka wolna. Ale dorożka zajęty. Mokotowska 12. 2 złote. Za złoty 20 pojedzie? Nie pojedzie. Bardzo się cieszę, Jadziuniu. Ja tylko chciałam się spytać, Szebny, i jak się... Parku Jazdowski. 2 złote. Dostaniesz, tylko jedź prędko. Pojedziesz pan darmo. To z jakiej... Bo pan jesteś pierwszy gość, który się nie targuje. A od takiego forsy nie biorę. Jadziem i ślus. I jadziem dalej, czy na most, czy na prościno, ale jadziem. Proszę ponieść budę, bo trochę u mnie pasażer nie ma prawa zmyć. Co pan szanowny każe? Wiśnióweczkę, kniaczek, pod kawiorek, pod sardyneczkę? Widzę, że pan cały bar wozi ze sobą. Po co to? Żeby mnie pasażery w kiszkach mrozu nie dostali. Szczególnie takie... Dzisiaj mam chęć podbawić się na 102. Jak pan chcesz, to mogę pana zaprosić. Ja w krzyże jak leci. Ja wszystko płacę. No ty, krabio. Ta twarz już gdzieś widziałam, bo nie wiem gdzie. Podobnie wrócił. Co to dorosza? Skoczę znowu. Ten, który tam siedzi, to jest hrabia właściciel stajni wyścigowej. A ten drugi? No tego nie znam, ale w każdym razie to musi być jakiś milioner, bo hrabia właściciel lubi przebywać w towarzystwie
krótszej gotówki nabrać. Zna się pan? Kogo? No przecież nie tę starą, a tę młodą. Zdaje się, że to jest panna Tarska. Znam jej wuja, tylko co tam siedzi. Z brudką? Tak. Panie szanowny, poproś ją pan tutaj. Staluję, co pan uczy? Panie, czy to jest panna z dobrego domu? A ja to z jakiego? Przyjdź pan do mnie do mieszkania, to pan zdrętwiejesz. Ładnie się noszę, forsę posiadam. To dlaczego ma się z nami nie zabawić? Gdzie jej poprosi ją do tańca? Za smutna ją. Jak to można tańczyć? Dobrze. I każe zagrać to, co pan umie. Tylko raz, dwa, no, śmiało. Rasa. Pani szanowna, jak na swoje lata, ma też końską wytrzymałość. Aha, styl wyścigowy, za co koni. Nie, właściwie to ja szkapel dostałem odhodowany. Czy pańska stajnia będzie działał w tegorocznych derbach? Pańska... To proszę. Moje panie, moje uszanowanie, muszę opiekować się przyjacielem. Wypiliśmy. O panie. Ale co znowu, pański? No, ale właściwie hradzie nie znamy go jeszcze. Przepraszam bardzo, panie, pan... Ach, to pan! Przysyła Krysi te piękne kwiaty. Wiadomo, że ja. Majątek tracę na to. Róże każdorazowo świeżo ścięte. Dowcipny. Istotnie, ma pan oryginalne dowcipy. Więc pan jest tajemniczym dżentelmenem. Pan pewnie widywał Krysię na wyścigach. Tak, nie tylko na wyścigach. No proszę, niech się panowie przysiądą. Będzie nam bardzo miło. Już się robi. Tylko manatki pozbiera. Manatki. Panie Kernel, żywo. Słucham, ja wszystko pana. Pozbierać. Tak jest. Przeprowadzka na tamten stolik. Już, siup za mną. To mu przejdzie. Ale trzeba mu to z głowy wybić, bo samo nie wyleci. Chłopak jest miękki. To ja już pójdę. Nie odchodź. Rób, co ci każe, a ty będziesz górą. Kiedy mnie to nic a nic nie obchodzi, ja się z tego śmieję. Istotnie, to podobieństwo do dorożkarza jest nadzwyczaj zabawne. Niech pan sobie wyobrazi, że ten dureń pomalo mnie nie trafił. No, to jakiś bezczelny typ. Tak, tak, przyjacielu. To są skutki szukania zbyt silnych wrażeń. Jesteś podobny do różnych ludzi. Dorożkarz też człowiek. Żadna praca nie hańbi. Pan wybaczy, żeśmy wspomnieli o tym podobieństwie. A nie wyobraża pan sobie, co to za zuchwały typ. Ale Krysiu, zdaje się, że czas już się do. No, mamy nadzieję, że pan nas odwiedzi. Liczymy na tę wizytę. Murowane, przyjadę. Niedaleki kurs. Moje uszanowanie. Moje uszanowanie. Proszę.
To nie życie? Moje moje uszanowanie. Rachunek. Proszę. Proszę, proszę. Oraz. Moje starszy kawałek papieru. Panie hrabia, Maci, już mnie dał parę lekcji. Miałeś rację, konserwacja to znaczy gadanie. Tak też mówiłem, my gadamy, a panowie konwersują. To da my. Niech się personel oblicza ze słowami, bo go fizycznie znieważy. Ty, widzisz, jak ja już konserwuję? Konwersuję. No przecież mówię, konserwuję. Na dzisiejszej wizycie już się nie zasypię. No, a teraz Awek z przyjemnością coś niecoś skomuje. Czekaj, muszę jeszcze dorożkę oczyścić. Zacznij, przede wszystkim jedzenie. Służba podawać w trajanie. Już się robi, jaśnie panie. Panna Jadzia, tak pragnę wolności. Panna Jadzielinko pana, odzwano, że pani tu przyszła. A to co? Przyjąłem pokojówkę. Kamerdyner nie może spełniać drobnych funkcji. Księcia pana miałem 20 osób służby pod sobą. Dobra nasza, będziemy w kupie. Niech pani siada, panno Jadzi. Do pokojówki mówi się ty i pokojówka nie siada. Śmichy, chichy uskuteczniacie. Dobra, narąbię się na wizycie. Podaj żakie. Co teraz będzie? Nie martw się. Wszystko będzie dobrze. Ale powiadam wam, przystojny, elegancki, w herbie depkoński. Mnie on się wcale nie podoba. Wprawdzie nie miałem czasu spadać w herbarzu, ale matka ma rację. Moje dziecko, serce matki wszystko wyczuje. Przecież muszę dbać o twoją przyszłość. Musisz, Krysiu, przyznać, że najważniejsza rzecz to bogactwo. O, o, o. No, trochę dziwak jak każdy milioner. Ale pan w każdym calu. Jeśli pan się omylił co do krawata. Dlaczego? Czysty, cały, wszystko po formie. Frajer z ciebie do takiej okrywidy na zawiasach? Właśnie białe uchy się nosi. Tylko do fraka. Żebym się nie bał, że mi śmy na plecach puszczą, to dostałbyś taką fangę w nos, że... No dobrze, dobrze, już wiem. Szacuneczek? Jak można tak się spóźniać? Co? No dlaczego tak późno? To wszystko przez lokaja. Nie ma pani pojęcia, co ja cierpię z tym koniem. No przepraszam, zapało mnie się. No prosimy dalej, jeśli udejść pal do pana. Nie trzeba, ja sam. Damski personel nie zna się na męskiej konfekcji. I pan to może mnie podniścić. Panie się proszę podtrzymać, tak? Kapelusie. Ostrożnie, żeby tylko nie podnieść. Wiateczki. Przepraszam, te 25 zł. Sztuk sztuki. Małżeństwo, jak gdyby już dokonane. O, chociaż niech pan się nie trudzi. Zawołam służącą. Co? Służąca?
Dziękuję. Sam sobie pozbieram. Bo to cacy, cacy, a stuwa może spuchnąć. To zapewne dzisiejsza wygrana. Ależ pana zapopłonny gracz. Nawet dotknąć pan wygranej nie pozwoli. Tak. Proszę, może pan będzie łaskaw usiąść. Dziękuję. Człowiek dobrze wychowany nie wylizuje talerzy, sosu i resztek potraw. Dlaczego? Halo? To mieszkanie pana Ślepowrońskiego. W tej chwili dowiem się u kamerdynera, czy jaśnie pan jest. Kto dzwoni? Jaśnie pan? Zaraz zobaczę. A kto mówi? Krystyna Tarska. Halo, halo! Tu pan Feliks Ślepowroński w osobistej osobie. A kto tam? Tak. Muszę natychmiast przyjść. Mam bardzo ważną sprawę. Mamy w domu nie ma. Dobra jest! Już lecę! Ubranie, prędzej! Możliwość! Prędzej! Gdzie panienka? Panienka chora, nikogo nie przyjmuje. Przez telefon nie obstalowała, oj. Co pan tu robi? Muszę natychmiast wyjść. To nie ja, to panna Krystyna chciała. Tak? Pan jeszcze śmie szkalować Krysię? Nie. Zastrzelę pana jak psa. Co się stało? No, ale cóż to za mordercze zamiary? Ten pan wdarł się do sypialni Krysi. Co tam? Nie, jeszcze śmie na nią składać winę. Zastrzelę. Ależ to jakieś nieporozumienie. Przecież oni się kochają. Nie zastał pan mnie i szukał pan Krysi. Faktycznie, absolutnie. To widzisz, a ty zaraz. A żeby się oświadczyć, no drogi synu, wiedząc jak Krysia cię kocha, mogę ci odmówić. Rozkisie, nagle to po diable, kontrabiały. A to świetnie, Krysia bardzo lubi podróżować, pojedziecie razem. No a teraz moi drodzy, o tym nieporozumieniu zapomnijcie i zgoda. Jeżeli to jednak tylko wykręt, zastrzelę jak psa. No. Zastałam pana Ślepowrońskiego? Nie. Wobec tego zaczekam. Gdzie mogę zaczekać? Ale pan nie prędko wróci, pan bardzo zajęty. Lalka. Ale będziemy mieli fajną żonę. Co? Nie podoba ci się? Tak, faktycznie to i mnie nie za bardzo. Za duży savoir vivre. Zresztą. Wypijemy na ryzykie. Ty! Co, lalka, nie chcesz pić? O, bracie, jesteś u mnie przegrana. Ale to trochę nie w porządku. Ty masz zagrycha, ja nie, co? Trzeba ganiać do domu. Thank you.
Czy dorożkarz nie wie, że się czeka w przedpokoju? Dorożkarza tu nie... Kogo spostrzega? Krew mnie z radości na miejscu zaleje. Przepraszam, że pana niepokoi, ale przyszłam wyjaśnić... Ależ cóż, znowu, wcale się nie obrażam. Wszak nawet a propos, czyli wprost przeciwnie. Jestem Oczarowany? Zaraz, to nie tak idzie. Oszołomiony, o! Ja też, ale po tym, co się stało, przyszłam właśnie pana prosić, aby pan nie brał na serio naszych zaręczyn. Nie. Dobrze, mamusiu. A idź, mamusia, na złamaną ulicę. Jasiu, moi kochani, chcę tam trochę pomóc, bo mi ta stara żyć nie daje. No nic ważnego, jak pragnę zdrowia. No trochę tam trzeba się do płucu pokręcić, poustawiać i do domu. Słucham, jest nie pan. Ale żem wleciał. Jak Boża krówka w komput. Zaprosić fałę? Chyba ciebie zaprowadzę. Ty sierota, ja sierota. Nie mamy nikogo. I kocha innego, i szpicbródka mnie zastrzeli. Poradź, co zrobić, masz wielki łeb. Chyba nauczyciela się zapyta. Za co chce, niech pomoże. I wyszło na to, że matka chce, żem się żenił, a córka kocha innego. Co? Jak się z tego wypucować, ojej? Panie Fer, przed chwilą wróciłem z Poznania. Mam ważne interesy, muszę wyjść. Odłóżmy to na kiedy indziej. To ja zaczekam. I tak nie mam co robić. Dobrze. Ślepowroński? To! Ślepowroński, dorożkarz. No nie lubisz coś takiego zony. Zaraz wszystko zrozumiesz. Ja do pana Kamińskiego. Zaradzimy złemu, panie Felku. Mam dla pana niespodziankę. Ja
To jest nieuczciwe. Pani jest bezwstydna. Oddalam go pani myśląc, że będzie szczęśliwszy. A tak go kocham. Proszę się nie gniewać, panie Cenku. Ale dziś za nic nie pójdę do pomocy. Nie mogę. Źle się czuję. Właśnie dziś musisz iść. Najwięcej roboty. Jadziu, nie możesz mi zrobić tej przykrości. Musisz tam być. Dziś jest najważniejszy dzień mego życia. Was tylko jednych mam bliskich. Nie możesz mi odmówić. Dobrze. Proszę pomóc nakrywać do stołu. Wstrętna baba złapała naiwnego. Właśnie podziwialiśmy, jak pięknie pani dziś wygląda. Gdyby zamiast mamy miała posag, sam bym o małżeństwie pomyślał. Pan jest czarujący, prawie, czarujący. Ciebie chłop ma oczy, ani ładna, ani kretyn. Kochana pani, jakże Krysia dziś pięknie wygląda. Aż zazdrość bierze. Prawda? Małpa. A gdzie są pańscy goście? Pan Jerzy Kamiński. No to jak to? Pan Kamiński, mój profesor. Równy chłopak i dlatego go zaprosiłem. No dobrze, zagra nam pan coś po kolacji. Dłużej czekać nie możemy. Goście już się niecierpliwią. Ogłoszę wasze zaręczyny. Siedo. Drodzy państwo. Mam zaszczyt ogłosić zaręczyny córki mojej Krystyny. Parę... Serwus patałaty! Samą porę żeście się przywalcowali? Bo właśnie mieli być ogłoszone... To za ludzie? Moja familia, proszę mamusi. Pan Kozubek, mój pryncypał. Ciocia Koralik Stargówka. Mój opieku Toszczak. I pięciu szwagrów. Same dorożkarze. Reszta nieważne, to dalsza familia. No mamusia, proszę dalej ogłaszać. Jak to było? Córki mojej z panem... Panem... Jerzym Kamińskim. Jerzym Kamińskim. Tak właśnie, tak chciałam. Tak. Jadziu, podaj wino. Ja też proszę o wypicie za zdrowie mojej narzeczonej. Pis brudka! Ty! No, Meliusz. Wszystkiego dobrego, bracie. Udana się córeczka. Nawet dorożkarz jej nie chce. Proszę państwa do stołu. Przepraszam, przepraszam. My tam na wyżerkę nie łakomy. Idziemy po teściowe. Będziemy się bawić w swoim towarzystwie. Dobra, dobra. Do widzenia, mamusiu. Serwus, pizbrudka. Pa, do widzenia. Jedziemy dalej, jedziemy dalej. Nie może zaraz jadą to my. Pęta Miszka wią. Naszego niebieskie co? Jedziemy dalej, jedziemy dalej. Zadam się do ruchu, ale jedziemy. Pęta Miszka wią. Jak można, jak można, jak można.